Cześć, dzień dobry. Pewnie wiecie, ale powiem. Ja nie jestem youtuberem, nie jestem vlogerem, nie umiem nagrywać filmów ani ich montować. Nie jestem też ani dietetykiem, ani trenerem osobistym, także nie bierzcie ze mnie przykładu, jak będziecie brać, to robicie to na własne ryzyko. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah. Cześć, piątek, 8 rano, dzień diety 26, ważenie tabletki, idziemy do pracy. Siedemdziesiąt jeden kilo. To jeszcze na szybko powiem, co wczoraj było jedzone. Otóż było to kilogram 100 szynki i 2 kilo galaretki, czyli 1300. Natomiast spaliłem 1400 na życie plus 600 na ćwiczenia i saunę. Czyli 2000. 2000 minus 1300, 700 na minusie. Niedużo. Ale zawsze. Dobra, tabletki, idziemy. Jak wrócę, to robimy wielki test galaretek fitness. To będzie sztos. Siema. Piątek, godzina 18, ja właśnie wróciłem z pracy. Trzeba przygotować obiad, poćwiczyć, zmontować wczorajszy film i później zapraszam na wielki test galaretek Fitrec. Mam chyba 7 albo 9 smaków, także będzie test. Pierwszy raz, w większości smaków, będzie recenzja, będzie się działo, ale najpierw przygotujemy obiad. Bam, gotowe. To jest oszczędność czasu. Teraz przygotujemy picie. To jest woda czysta z lodówki. A, jeszcze tak mi się przypomniało, bo wypiłem tą Pepsi ananas mięta, co ostatnio zamówiłem. Co mówiłem, że taka dobra i powiem wam, że to jest pierwszy napój, który schłodzony smakował gorzej niż normalnie. Bo tak jak był ciepły, to był bardzo słodki i nie było czuć mięty. A jak był zimny, to był dużo mniej słodki i wyczuwałem miętę. A ja lubię słodkie i bez mięty. Także chyba ja... nie wiem. Może jeszcze zamówię. To też drogi jest. 2,2 litra za 8 zł. No ale smaczny. Nie wiem. Zobaczę. Mango jest... chyba jednak lepsze. Może jeszcze zamówię te ananasowe, ale chyba nie będę chłodził, bo jak schłodziłem, to mi nie smakowało. Dobra, napoje się robią. Dzień dobry.
dzisiaj odcinek na pewno, na który wszyscy czekaliście. Wielki test galaretek Fit Reds. Większości tych galaretek jeszcze nie jadłem, nie próbowałem. I co? Przetestujemy, zobaczymy, czy warto je kupić, czy nie. Cena jednej takiej galaretki to około 38 zł, więc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 razy 38 to... ponad 330 zł? To właśnie tyle wydałem na dzisiejszy test, także łapka w górę i subskrybuj. Zrobię to szybko, bo... no jest dosyć ciepło i galaretki będą się rozpuszczać. I tak, mamy 9 smaków. Brzoskwinia... arbuz, truskawka, pomarańcza, malina, wiśnia, agres, ananas i jagoda. I tak, najpierw musimy dopasować, bo robiłem to w takich wiaderkach i nie wiem, który smak to który. Więc najpierw dopasuję smaki, a później będziemy oceniać. Na pewno to dopasuję do agrestowego, bo zielony jest jedna galaretka. To wiem, a resztę muszę popróbować. Żółta to pomarańcza chyba. Mam nadzieję, że mi się uda wszystkie dobrze dopasować. Ananas. Chyba wiśnia. O kurde, ale dobra. Brzoskwinia. Pycha. Arbuz. Kurde, nie wiem, chyba truskawka. Malinka. Ja nie jestem pewien, ale została jagoda. Cześć. Może to jest malina? Nie. Kurde, będę z wami szczery, nie wiem. Malina i jagoda. Smakują podobnie. Nie jestem w stanie powiedzieć, która to która. Na początku źle przepisałem. To jest jagoda.
Jak punktujemy? Od 0 do 6. 0 to jest niejadalne. 1 to da się zjeść, ale nie kupić. 2 takie ujdzie. 3 średnia, dupy nie urywa, ale można zjeść. 4 dobra, polecam kupić. 5 bardzo dobra, musicie kupić. A 6 to znaczy, że urywa dupę i jak nie kupicie, to jesteście głupi. O. Brzoskwinia. Ja już chyba znam ocenę, ale testujemy. W ogóle z Solbeny brzoskwinia do tej pory to była moja ulubiona galaretka. Ta jest lepsza. Oficjalnie mówię, że Fitrec brzoskwiniowa jest najsmaczniejszą galaretką bez kalorii, jaką jadłem. Zajebista jest. Daję 7. Siedem w skali od 0 do 6. Ona jest poza skalę. To jest zwycięzca dzisiejszy. Pycha. Dobra, ale musimy ocenić resztę. Arbus. Fajna, świeża, mocny aromat. Ale mi nie smakuje. 3. Można zjeść, można kupić, ale nic specjalnego. Dalej truskawka. Też nic specjalnego. Trochę lepsza od arbuza chyba. 3 plus. Pomarańcz. Dobra. Waham się między 4 a 5. Dam 5, jest bardzo dobra. Malina. To nie mogłem jej z jagodą rozróżnić. Jakby zamknąć oczy, to bym się czuł, jakbym jadł prawdziwe maliny. Znaczy nie ta konsystencja, ale ten sam zapach i smak. Kurczę, dobra jest. Się waha między 5 a 6. Ale zasługuje na 6, czyli najwyższą ocenę. Wiśnia.
Za mało słodka jest. To takie kwaśne, niedojrzałe wiśnie. A mi nie odpowiada. Ją erytrol może uratować. Jak się dosypie 15 gram może erytrolu na kilogram galaretki, to będzie smaczniejsze. No ale bez erytrolu daje 2 i nie smakuje. Za mało słodka. Agrest. Agres jest smaczna, poprawna, czwóreczka. Ananas. Też bardziej kwaśna niż słodka. Ananas nie jest taki kwaśny. Intensywny zapach ananasa, ale smak kwaśny. 3. I ostatnie, jagoda. Czwóreczka. Dobra. A więc wszystkie galaretki, które otrzymały 4 lub więcej, polecam kupić i spróbować. Pozostałe też możecie. Może macie inny smak. Mi przede wszystkim smakują produkty, które są bardzo słodkie w smaku, więc jak ktoś nie lubi aż tak słodkich, na przykład jak ktoś no nie przepada za słodkim smakiem, to mu pewnie ta moja brzoskwiniowa nie będzie smakowała. Ale się najadłem. Dobra. A kupię z 50 opakowań tego. Czyli tak, konkurs wygrywa brzoskwinia, na drugim miejscu była malina, ile dobrze pamiętam. Zajebista. I trzecie miejsce, pomarańcza. Brzoskwinia, malina, pomarańcza, te trzy sobie kupcie. Resztę już nie pamiętam, jak oceniałem. Wy macie łatwiej, możecie sobie cofnąć. Dobra. Ja się najadłem. A jeszcze muszę poćwiczyć. I chciałbym podkreślić, że materiał ten to jest tylko moja opinia. Wam polecam kupić sobie też wszystkie smaki
Są jeszcze wegańskie smaki. Jest mango i... Mango i winogrono. I powiem wam szczerze, że strasznie kusi mnie je kupić. Tylko są dwa razy droższe. Kosztują chyba 30 zł za pół gramatury, czyli 175 gramów. Co jest drogo. Ale może kupię. Chociaż na razie muszę to pozjadać. No nic, dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, że mój filmik nie jest sponsorowany. Nikt mi za to nie płaci. Opinia jest moja, szczera, uczciwa. No i chyba tyle, no. Polecam kupić te trzy smaki i spróbować na własnym podniebieniu. Albo kupić wszystkie i zrobić własny test. No. Dobra. Chyba tyle, nie mam nic więcej do dodania. Muszę iść schować te galaretki, zanim się rozpuszczą. Trzymajcie się, cześć. Be great, yeah, yeah.